Dzień dobry. Cześć. Przywitaj się ładnie. Paweł, przywitaj się z państwem. Przywitaj się z państwem. Paweł, Przemek, Piotrek znowu za kadrem, bo cały czas siedzimy w tym samym miejscu. Z boku kadru. Z boku, ty z boku. Alienujesz się. Tak, słuchajcie, dostaliśmy od Gearbesta Landa, który ma taką strasznie popitolną nazwę, więc pozwólcie, przeczytam. To jest 9046 LCC GHT3. Co za głupek nazywa tak noże? Chińczyk. Opanuj, Tasie. Zapraszamy na recenzję. Krótką. Dobrze, kupniemy to, żeby nie było... To nie jest nóż, to jest scyzoryk. Tak. Po pierwsze, pomimo, że nazywają go Folding Knives, chyba Morden o tym mówił ostatnio, nie? No. No, u Mordena na kanale też była recenzja tego noża. To nie jest folder, tylko scyzoryk, bo ma więcej niż jedną funkcję, o czym zaraz powiemy. Nóż Land w głupim kształcie. Bo to nie tanto, nie cholera wie co to jest tak naprawdę, bo ten czubek jest tak ścięty w głupi sposób. Grubość, no za czwórka będzie, nie? Nie. Bo nie napisane specyfikacji, może 3,5. 3,2. Coś w ten deser. Ale jest taki, z grubości takiej solidnej. Ostrości przyjechał solidnej, bo sprawdzałem, czy... jak gdyby jego ostrość, to przyjechał w ostrości naprawdę takiej uczciwej. Elegancko przyjechał ostry. Co ciekawe, ten czubek tutaj, on też jest ostry. To dłuto miało być. Ja nie wiem, bo to co, no tak... To jest do robienia skrubany. On bombarduje nasze filmy. Dobrze, słuchajcie, wykonany ze stali 1227, czyli popularna stal Sandvik, ostatnio dosyć często wykorzystywana przez Chińczyków. Otwierany jest czymś w rodzaju kołka, takim wypciem, przykręcanym na śrubkę torksową. Pewnie i tak odpadnie. O Jezu, mały hejterek się znowu. Tak, mały hejterek się odezwał. Słuchajcie, blokada liner. Z tym, że z dodatkową możliwością zablokowania linera. Czyli po otworzeniu noża przesuwamy to do góry i mamy po prostu zablokowany liner. Żeby nam się nie złożył przy cięższej pracy, on by się nadawał do jakiejś cięższej roboty, nie? Solidne by sprawia wrażenie. Tak, sprawia wrażenie solidne. Okładki z G10. Takie udziwnione. Klips stalowy, nie jest zbyt twardy, za to dosyć głęboko powinien wchodzić w kieszeń, bo jest dość wysoko, mało wystaje z kieszeni. Nie testowaliśmy go jakoś nadmiernie, bo to folder, więc nie ma co go testować. Sprawdzaliśmy na gałązce, to jest agresja cięcia, jest zacna, naprawdę zacna, zobacz sobie. Widzisz? No ładnie idzie. No. Taki jest uczciwa ta stal, jest tak na budżety, on kosztuje 60 coś złotych na Gearbeście, więc to nie jest drogi nóż. Sandvik? Sandvik. Dobra stal. No całkiem nie, jak na budżetówki naprawdę spoko. Ty łyżkowiec. Łyżkowiec. I to jeżeli, 8 cm ostrza, po rozłożeniu 20, 12 po złożeniu i 3 z groszami wysokości głowni, więc no, taki, zaraz o jego przeznaczeniu zaraz sobie pogadamy. Słuchajcie, coś w rodzaju klucza nasadowego, to tak znane w multitoolach, na przykład tym melonowym, bo ja tu w tym melonie mam też taki kluczyk nasadowy. Używałeś tego kiedykolwiek? Tak, używam tego dość często. Znaczy nie używam tego jako klucza. Używam go jako do podważania różnych rzeczy. Wiesz do czego używam tego melonowego kluczyka? Często do odpinania...
A, to melonowego, a mi chodzi... Nie, tego nie użyłem. No właśnie. Nie użyłem, ty, ale jest grube, zobacz to w środku. To nie jest jakaś tam cinizna, nie? Pokażmy, nie? To zobacz. To jest stalkerzycy. No! Gruby ten, no nie jest jakaś tego... A nie, no nie. To słuchaj, do linera sięga, tak? Bo tam masz przekładkę. Nie, przekładka nie, nie. I do linera przykręcany, tak, nie? Tak. A linery też nie są jakieś tam cienkie. No. Nie, jest słuchajcie. Ciekawe, gdzie? Jakby to złapać, tak wiesz, i coś... Jestem ciekaw, jak to by działało. Jest taki grubasek, zbijak do szkła, stalowy, więc nie wiem, jak się sprawuje. Nie rąb drzewka. Do tego wszystkiego mamy, słuchajcie, przycinak do pasów, do sznurka, do pasów. Też blokowany jest linerem. I otwierasz do kapsli. Tego nikt nie pokazał, że tym otwierasz kapsle. Mhm. Ale otwierasz do kapsli. I to wszystkie w zasadzie funkcje tego nożyka, tego scyzoryka. Przeznaczenie? Widzicie go gdzieś? Przeznaczenie? To właśnie... w samochodzie. W bocznej kieszeni, znaczy w bocznej przegródce, w drzwiach samochodowych. Samochodowych. No ja też bym go do samochodu przeznaczył. Ani go nie szkoda, bo on taki i grubawy i jak gdyby dosyć pewny. Ani ten, nie jest drogi, takie funkcje ma typowo właśnie do jakiejś skrzyneczki z narzędziami, do właśnie boczku samochodu, do takich rzeczy. Słuchajcie, Sandvik Stal, no sprawdzona już, bo to i Rójkę z niego robi, i Land z niego robi. Jest sporo firm, szczególnie chińskich, która robi z tego 1227, więc stal znana, tak, nie jest ani jakaś wyjebolit, tak. Średnia półka. No. Tak, to jest średnia półka, ale ja na przykład wolę ją niż na przykład, nie wiem, Aususemkę, tak? Bardziej mi ja to szanuję. Bardziej mi to pasuje. Agresywna stal, jeżeli ktoś w ogóle lubi używać takich udziwnionych narzędzi, albo właśnie do skrzyneczki z narzędziami, fajny nożyk. Pytanie zasadnicze. Panowie, kupilibyście ten nóż, czy raczej byście go dostali i dopiero wtedy byście go wrzucili? Znaczy ja bym, osobiście nie podchodzi mi. Jak gdyby nie widzę dla niego, znaczy widzę dla niego zastosowanie, ale radzę sobie w samochodzie zwykłym nożem równie dobrze, klucze mam zawsze przy sobie i nie jest mi potrzebne takie narzędzie. Jakbym go gdzieś dostał, to bym go wrzucił do samochodu, natomiast z własnej woli bym go nie kupił. Nie dlatego, że jest gówniany, tylko po prostu nie widzę dla niego przeznaczenia. Jest zbyt zawężone jego zastosowanie, jak dla mnie, żebym go kupił. No. Dla mnie to jest taka ciekawostka na prezent na 16-latkę. Taki wiesz, ale sprawdzałem jak tnie, nie, wiesz, jak paski, nóż ratunkowy, coś w tym desy, nie? No, tak wiesz. Znaczy bałbym się go mu, powiedzmy, zaufać aż tak bardzo, jako nożu ratunkowu. Znaczy, teoretycznie ma ten przycinek do pasów, tak? Zbijak do szybki. No. On musi, według mnie, musi trafić swojego amatora. Tak, on musi trafić swój, ale generalnie nóż jest, sprawia wrażenie, dość solidnego noża i jak gdyby nie można powiedzieć, że nie kupiłbym go, bo sprawia na mnie wrażenie gównianego noża. Przede wszystkim jest brzydki. A noż jest brzydki, bo to nie jest jego funkcja być pięknym, no tak? Jak gdyby on ma swoje przeznaczenie. Dosyć takie to przeznaczenie jest jasne, no, moim zdaniem. No, może nie wypadnie. Naprawdę? Co? Nie, spoko jest, no. Nożyk, no. No. Znaczy, jak trafi amatora, to na pewno nie będzie zawiedzony, ale no, musi trafić swojego amatora. Wędkarz jakiś, chociaż wędkarz też brakuje, jakiś tam scyzoryk lepszy dla wędkarza, no taki zwykły wicek. Lżejszy, mniejszy. No, więcej funkcji. To taki rzeczywiście, o, jak ktoś jest z tym, obsługuje koparkę. Albo coś. No to musi trafić amatora. No to nie jest nóż takiego codziennego zastosowania moim zdaniem, ale jest zbudowany dość solidnie i na pewno jest godny polecenia, jeżeli chodzi o jego budowę. Natomiast wykonany jest ładnie. Wykonany jest solidnie moim zdaniem. No, natomiast no, musi mieć swoje przeznaczenie. No to nie jest TDC. Do otwierania kartonu byłby dobry. Może. Może gdzieś na jakimś magazynie, może jak ktoś rzeczywiście pracuje, wiesz coś, no, nie wiem. Na pewno jest wykonany solidnie, więc jeżeli chcecie, to możecie sobie taki nóż sprawić i nie będziecie zawiedzeni pod kątem solidności. Tyle. No. Dobra, żegnamy was, bo ta recenzja miała być krótka, więc
lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie kanał, wpadajcie na grupę, wpadajcie na stronę, wpadajcie na Instagrama i co? I do zobaczenia w następnych filmach. Piotrek, zostaw już to drzewo. Gdzie wpadajcie jeszcze? Nie wpadajcie w innych sytuacjach. A, no właśnie, nie wpadajcie. Nie wpadają, 500 plus czeka. Na razie. Sandwik. Pał. Ale goli, jebany. Mój cerka ty wiesz jak chodzi. To jest taki nowusz, co Szpejtek już raz przetestował. Łamał czubek, wysłał Chińczykom i oni zrobili z niego, wiesz... Nowy model. Nowy model. Grubości ostrzenia podane. Jak zatrudnią kogoś, kto zna Polski, to przestaną przysyłać te noże. No? Dobra. Albo zaczną przysyłać lepsze.